Z okazji dziesięciolecia współpracy polsko-słowacko-ukraińskiej ośrodków pomocy osobom niepełnosprawnym odbyła się w Ustrzykach Dolnych konferencja podsumowująca efekty tej współpracy. Gośćmi tej konferencji byli starosta bieszczadzki Marek Andruch, burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Ferenc oraz przedstawiciele Słowacji, Ukrainy współpracujący ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ustrzykach Dolnych. Widać na tej prezentacji dużo, dużo radości, dużo szczęścia i myślę, że po to się wszyscy spotykamy, żeby robić coś dobrego. A wy tu wszyscy obecni i nieobecni, którzy dotrą lub gdzieś tam byli od początku, 10 lat temu, na pewno ich idea była taka, żeby pomagać, prawda? I po to jesteśmy. Wszyscy nawzajem, jak będziemy pomagać, będzie nam lepiej. A wszystkie, można powiedzieć, problemy mamy takie same. Czy to jest na Ukrainie, czy w Polsce, czy na Słowacji. Pani dyrektor, znowu z drugiej strony urzędu będzie dziesiątki lat, a ta współpraca będzie się zazębiała, będzie się kształtował jakiś inny wymiar tego naszego regionu transgranicznego i na pewno nam to wszystkim będzie służyło. Jeszcze raz dziękuję panie Ryszardzie. Nie ma granic, bo one są. Także gratulacje, wielkie gratulacje, bo to, co się robi na rzecz osób niepełnosprawnych, czy tak mówimy szeroko pojętym tym pojęciu, to jest wspaniała rzecz i myślę, że ta współpraca dalej będzie kwitła. Możliwości są. Serdeczne podziękowania za to, co robiliście w ciągu tych 10 lat, bo dzięki Państwa inicjatywie, oczywiście tutaj siedzących, też po stronie słowackiej, ukraińskiej, dzięki Państwa działalności to wszystko się dzieje. To nie tylko, bym powiedział w ten sposób, oglądaliśmy prezentację, było bardzo dużo różnych wydarzeń. I to jest ważne, bo wydarzenia po prostu łączą ludzi. Ale to, czego nie widać, to są coraz lepsze relacje międzyludzkie. Tu, na miejscu, wspólnie między narodami, między państwami, bo to wszystko razem musi się dziać. I za to, co Państwo robicie i w stronie słowackiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych proponuje swoim podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne oraz rozwijające ich zainteresowania w pracowni stolarskiej, malarskiej, obsługi komputera i hafciarskiej. Po uroczystym zdmuchnięciu 10 świeczek na jubileuszowym torcie uczestnicy przystąpili do planowania dalszej współpracy. Musím začať tým, že do zariadenia ako riaditeľka som nastúpila v polovici roku 2005 a samozrejme, že... Za ten, čo vy zaprosili kolektív našej regionálnej asociácie na svoju, vierniše ne na svoju, a takú našu konferenciu pro našu s vami spoluprácu. V dniu dzisiejszym odbyła się konferencja z okazji dziesięciolecia współpracy polsko-słowacko-ukraińskiej dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym w rejonach transgranicznych. Udało nam się podsumować nasze osiągnięcia za ostatnie 10 lat oraz zaplanować działania na przyszłe dziesięciolecie. Bardzo serdecznie dziękuję swoim partnerom, tym, z którymi realizowaliśmy ten projekt. Serdecznie zapraszam też Państwa na imprezę, która odbędzie się na przełomie maja-czerwca. To jest 15-lecie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych.
Dziękuję. Bogdan Ferenc, przewodniczący Rady Miejskiej, wyjaśnił, że nieścisłości z protokołu z 26 listopadowej sesji zostały osunięte. Protokół uzupełniono o brakujące wpisy na podstawie zapisów urządzeń elektronicznych. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z 26 sesji. Podczas 29 sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego radni zapoznali się z opinią Kancelarii Prawnej dotyczącej wniosku radnego Bogusława Pleskacza o zgłoszenie do prokuratury spraw związanych z brakiem realizacji prawa pierwokupu przez burmistrza Ustrzyk Dolnych. W miesiącu lutym Rada Miejska odbyła dwie sesje. W dniach 9 i 24 lutego, podczas których radni odrzucili wniosek burmistrza o zwiększenie środków na modernizację oświetlenia ulicznego w lampy LED w gminie. A tym samym odrzucono zmiany w budżecie gminy i zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zmiany w budżecie gminy obejmowały wiele innych elementów finansowych zmian w budżecie, które musiały zostać zaakceptowane przez radnych. Pozostałe elementy zmian budżetowych przyjęto na zwołanej 30. sesji Rady Miejskiej 24 lutego. Radni przyjęli projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta decyzja zostanie przesłana do kuratora podkarpackiego i po jego akceptacji wróci najdalej w kwietniu do uchwalenia przez Radę. Jak poinformował burmistrz Bartosz Romowicz, obwody szkolne w zasadzie się nie zmieniają. Jedynym wyjątkiem jest gimnazjum w Wojtkówce, które ulega likwidacji, a dzieci uczyć się będą w szkole podstawowej Wojtkowej. Radni wyłonili przedstawiciela gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, którym została Janina Oterska. W zarządzonym głosowaniu jawnym pokonała dotychczasowego przedstawiciela Stanisława Leszegę z BZS. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przyjęto informację komendanta powiatowego policji nadkomisarza Piotra Mazura o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu bieszczadzkiego. Jak wynika z tego wystąpienia, sytuacja z roku na rok poprawia się. Wśród kilkunastu priorytetów na rok 2017 Piotr Mazur wskazał na prace ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom najbardziej uciążliwych społecznie, jak na przykład nielegalny handel wyrobami bez polskich znaków skarbowych, akcyzy, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, parkowanie pojazdu w miejscach niedozwolonych. Pierwsza uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021. Jest to bardzo ważna i istotna uchwała, szczególnie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu bieszczadzkiego. Program napisany, zaproponowany w dużej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie był przez pewien okres czasu konsultowany ze wszystkimi środowiskami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Był też zawieszony na stronie internetowej powiatu bieszczadzkiego. Także każda osoba, pojedyncza nawet niepełnosprawna, mogła wnieść tutaj swoje uwagi do tego programu. Wszystkie wniesione uwagi do programu zostały zaakceptowane i są w projekcie. Drugą istotną, a właściwie dwoma bardzo istotnymi uchwałami są uchwały,
o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego aktywizacja osób powyżej 29 roku życia i osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim. Ta uchwała dotyczy możliwości pozyskania środków konkursowych przez Powiatowy Urząd Pracy, które zostaną przeznaczone na staże dla osób zamieszkujących ten powiat, na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dla osób młodych na zasiedlenie. Jest taka możliwość. Kolejnym dzisiaj ważnym punktem naszych obrad było sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu bieszczadzkiego. Pan komendant przybliżył nam w oparciu o wskaźniki, dane, tą sytuację dotyczącą bezpieczeństwa. Generalnie można powiedzieć, że ta sytuacja wygląda bardzo dobrze w naszym powiecie. I jeszcze jedna istotna rzecz, to było sprawozdanie starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, jaka funkcjonuje w starostwie powiatowym, jaka funkcjonowała w 2016 roku. Dziękuję. Blisko 300 uczestników stanęło na starcie 30. jubileuszowego bieszczadzkiego biegu lotników. Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozgrywano 11 i 12 lutego na trasach Żukowa imienia Stanisława Nachajowskiego w Ustjanowie. Najmłodszy uczestnik biegu miał 4 lata, a najstarszy 77. Do przodu! Idziesz, idziesz! 114 górą! Górą, Sławek, spokojnie! Spokojnie! Inkumne dobrze mówi! Narty na nogi! Bogdan Dobrański, zerwała! Udarek!
bardzo dobrze to udało się wygrać. Do tego biegu, były specjalne przygotowania, bo tu raz, że 30, raz, że amator... Powtarzam się może, jak to biegnie. Tu się upada taka zbiedza. Zwyciężyli wśród kobiet Aleksandra Fundanicz z Ustrzyk Dolnych, a w gronie mężczyzn Dymytro Kozaczuk z Ukrainy. Prezentują się przed Państwem. To naprawdę wspaniała atmosfera. To jest raz. Wspaniałe ściganie dzisiejszego dnia. Wspaniali ludzie na bardzo dobrym poziomie. Podziękujmy im gorącymi brawami. Złożyć życzenia. Dużo radości, dużo miłości, dużo uśmiechu. W Ustrzyckim Domu Kultury z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie zatytułowane Nie wszystkie kobiety są z Wenus. W programie spotkania było wiele atrakcji. Konkurs literacki na fraszkę o kobiecie, plebiscyt Kobieta Aktywna 2016 roku i występy artystyczne. Panie zaproszono do stoisk z kosmetykami i ozdobami świątecznymi. Wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Choszowie z sympatycznym spektaklem pod tytułem www.książka.pl w reżyserii Bożeny Płockiej. Gorącymi oklaskami przyjęto występy solistek Kingi Bujak, Julii Pilch, Alicji Bator, Julity Matuszewskiej, które wykonały przeboje znanych wykonawców. Gwiazdą wieczoru był Michał Matuszewski, który zachwycił słuchaczki pięknym głosem, wykonaniem i interpelacją przebojów Anny German, Ireny Jarockiej i Maryli Rodowicz. W plebiscycie Kobieta Aktywna za rok 2016 wybrano Bożenę Bałkotę, właścicielkę Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych. Policja austryjska została powiadomiona pod koniec lutego. Wandale uszkodzili ławki i drewniane elementy, które znajdowały się na betonowych słupach w parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych. Wartość oszacowanych strat to 1000 zł. I prosimy wszystkie osoby, które mają wiedzę bądź informacje na temat uszkodzeń, żeby kontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych.